Doktor Eben Alexander, znany amerykański neurochirurg, był sceptykiem, jeśli chodzi o wiarę w Boga i życie po śmierci. 5 lat temu dotknęło go zapalenie opon mózgowych, które kompletnie przewartościowało jego życie. Gdy przez 7 dni leżał w śpiączce, zajrzał do nieba. To doświadczenie pozwoliło uzyskać mu wiedzę na temat Boga i Królestwa Ducha. Napisana przez niego książka Dowód, która w Polsce ukazała się nakładem wydawnictwa Znak, wywołała ożywioną dyskusję w środowisku naukowców, ponieważ rzuca wyzwanie całej zdobytej przez ludzkość wiedzy. Wszystko zaczęło się, gdy ten znany lekarz zapadł na groźną chorobę. Jak mówi, udało mu się wtedy przekroczyć granicę życia i śmierci. Teraz przedstawia dowód na istnienie Boga i nieba. Jego relacja to wstrząs dla całego dorobku naukowego ludzkości. Z doktorem Ebenem Aleksandrem rozmawia Przemysław Hędzel. Przemysław Hędzel. Panie doktorze, historia uzdrowienia pańskiej duszy rozpoczęła się 10 listopada 2008 roku o godzinie 4:30 rano. Co dokładnie stało się tego dnia? Ten dzień zaczął się bardzo wcześnie, mówi Eben Aleksander. Obudziłem się z potwornym bólem, jakiego nigdy wcześniej nie doznałem. Wziąłem gorącą kąpiel, mając nadzieję, że choć trochę uśmierzy ona mój ból, ale tak się nie stało. Położyłem się jeszcze na chwilę przed wyjściem do pracy. Moja żona, Holly, radziłabym udał się do lekarza, ale ja jako doktor zapewniałem ją, że był to tylko skurcz mięśni. Mój syn Bond, wychodząc do szkoły, zdążył mi jeszcze powiedzieć do widzenia. Odpowiedziałem mu, że zobaczymy się po południu, ale nie wiedziałam jeszcze, że bardzo się mylę. Żona poszła odwieźć syna do szkoły i miała wrócić do mnie za 30 minut. Jak się okazało, doznałem zapalenia opon mózgowych. Holly zadzwoniła natychmiast po karetkę, po czym przewieziono mnie do szpitala w Lynchburgu, w którym pracowałem. Doktor Laura Potter przebadała mnie, a wyniki badań szybko wykazały, że cierpię na zapalenie opon mózgowych. W czasie badań musiało trzymać mnie 8 osób, a moja żona w korytarzu słyszała, jak krzyczę: Boże, pomóż mi! Jak te wydarzenia zmieniły pańskie życie? Z pańskiej książki wynika, że była to prawdziwa rewolucja, która wywróciła pańskie poglądy do góry nogami. Całkowicie. Dorastałem wierząc mocno w istnienie czegoś większego niż ja. Ale po tym, jak rozpocząłem naukę w szkole medycznej, zaczęło do mnie docierać, że wiara była jedynie fajną ideą, która nie była jednak oparta na realnych faktach. Z czasem po prostu stałem się człowiekiem nauki. Po doświadczeniu, jakie przeżyłem w czasie śpiączki, przekonałem się, że jest coś większego niż ty czy ja i że tym czymś jest miłość. To bezwarunkowa, pełna chwały miłość jest podstawą wszelkiego bytu, a miłość ta jest znana jako Bóg. Przez lata był pan sceptykiem, jeśli chodzi o kwestie wiary. Teraz twierdzi pan, że życie po śmierci istnieje. Co jest dowodem na pańskie twierdzenia? Teraz nie tylko wierzę, ale co więcej, pozbyłem się już nawet najmniejszych wątpliwości. Dowodem jest to, co przeżyłem. To nie jest jakiś sen czy halucynacje. To była hiperpamięć. Coś, co uświadomiło mi jasno, że nie jesteśmy nigdy sami. Moja opowieść ukierunkowuje dowód w stronę twardego problemu w teorii świadomości, najtrudniejszego pytania dotyczącego świadomości wszystkich istot ludzkich. Ci wszyscy, którzy badali tajemnicę świadomości, odkryli, że mechanizm jej powstania jest prawdopodobnie na zawsze niepoznawalny, ponieważ mózg w sensie fizycznym nie tworzy świadomości. Mózg służy raczej za filtr, który sprowadza świadomość do poznawania tu i teraz. Trzeba wspomnieć, że osoby starsze stają się bardziej uświadomione, gdy zaczynają widzieć duchy swoich bliskich zmarłych, które chcą powitać ich w królestwie duszy. Mózgi tych osób często zaczynają wykazywać nadludzkie zdolności umysłowe. W rodzaju zapamiętywania ogromnej ilości danych, takich jak choćby długie listy numerów telefonicznych, nie ma
żadnego konwencjonalnego wytłumaczenia do tego fenomenu. Dysponujemy jedynie pewnymi śladami, wskazówkami. Jak zatem wygląda niebo? Czy pańskie doświadczenia odpowiadają chrześcijańskiej wierze na ten temat? W książce przedstawiam idyliczne obrazy przepełnione oszałamiającym pięknem, niezwykłym blaskiem i nieskończoną miłością oraz mocą boską. Najważniejsze jest jednak to, że nie chodzi o spójność takich opisów z wiarą chrześcijańską, ale ze wszystkimi wiarami. Nie ma jednego Boga dla mnie czy dla ciebie, tylko jedno, ogarniające wszystko niebo, coś, co trudno jest nam sobie w ogóle wyobrazić. Nie znam nawet słów, którymi można byłoby to w pełni opisać. Zdałem sobie sprawę z podobieństw w opisach nieba, które powstały w ciągu tysiącleci, w wielu religiach oraz relacjach mistyków i proroków, które przeważają nad różnicami. Tego królestwa nie da się opisać przy wykorzystaniu naszego prostego ziemskiego języka. Ci, którzy tam byli, próbują wprawdzie tworzyć opisy, ale w pełni nie pozwala im na to znany nam obecnie zasób słów. Napisał pan, że rozmawiał pan z Bogiem. Kim lub może czym według pana on jest? Królestwo ducha jest całkowicie realne, jest podstawą wszystkiego, co znamy i to, co dopiero poznamy. To nie jest po prostu chrześcijańskie, muzułmańskie, żydowskie czy hinduistyczne królestwo. To królestwo jest o wiele większe, ponieważ absorbuje wszystkie poprzednie. Wszechmogący, wszechwiedzący, nieskończenie i bezwarunkowo kochający Bóg. Allah, Jehowa czy Jahwe jest jeden. Wszystkie próby dzielenia go przez jednostki ludzkie twierdzące, że tylko nasza religia jest prawdziwa, są całkowicie fałszywe, bo są wytworem dysfunkcjonalnych umysłów ludzkich, dążących do zdobycia kontroli nad innymi. Bóg to niekończąca się wiedza i moc, bezwarunkowa miłość, wykraczająca poza jakąkolwiek możliwość zrozumienia z naszej strony. Nie trzeba znaleźć się na skraju życia i śmierci, by tego doświadczyć. Doznać tego może każdy z nas poprzez głęboką medytację, skoncentrowaną modlitwę i chęć poznania. Czym w takim razie jest śmierć? Rodzajem przejścia w inny wymiar? Uważam, że śmierć fizycznego ciała jest prawdziwa, ale to nie koniec. To tylko etap przejścia, który nie powinien być postrzegany jako tragedia. Smutne jest nie być kochanym w tym świecie, ale jeśli tylko kochamy, wyznajemy miłość, to powinniśmy wiedzieć, że dusze naszych bliskich żyją nadal i komunikują się z nami, jeśli tylko oczywiście jesteśmy otwarci na rozmowę z nimi. Czy ludzie uważani za grzeszników powinni w takim razie obawiać się śmierci? W życiu po śmierci nie da się uczynić niczego, co byłoby złe. Bóg niewątpliwie nie chce, byśmy wyrządzali krzywdę sobie i innym ludziom. Największym darem od Boga jest wolna wola, czyli możliwość dokonywania wyborów w życiu. Uwzględniając przyczynowość, możemy wybrać, czy chcemy być kanałem przepływu nieskończonej i bezwarunkowej miłości Stwórcy, istotami zdolnymi do współczucia, wybaczania. Kochajmy wszystkich przez całe życie. Możemy także wybrać coś zupełnie innego. Ale zadawanie bólu i cierpienia wcześniej czy później powróci do nas samych jako nauczka albo jako większa lekcja udzielona nam w ciągu życia, w którym cierpimy taki ból, jaki zadaliśmy innym. Czy to, co pana spotkało, było planem Boga, rezultatem jego woli? Początkowo próbowałem tłumaczyć to jako fenomen związany z ludzkim mózgiem. Gdy jednak spojrzałem na to, jak na autentyczną duchową podróż, która potwierdzała doświadczenia duchowe innych ludzi, zdałem sobie sprawę z głębokiego charakteru udzielonej mi lekcji i wiedziałem, że muszę jak najpełniej opowiedzieć się innym. Zajęło mi 2 lata, by w pełni zdać sobie z tego sprawę, ale możliwe, że stało się to z jakiegoś powodu. Część naukowców kwestionuje pańskie twierdzenia, twierdząc, że są nienaukowe.
Podobnie mówią o pana książce, którą określają mianem fantazji. Tak, ale jest także wielu naukowców, którzy w pełni rozumieją moją podróż. Tak jak zresztą istnieją tysiące udokumentowanych przypadków tzw. doświadczeń śmierci. Wielu naukowców, którzy ignorują rolę świadomości, odrzuca moją opowieść. Zapalenie opon mózgowych powinno zablokować przecież większość elementarnych doświadczeń w mojej świadomości, a jednak powróciłem z niej, z tej niezwykłej podróży, wykraczającej daleko poza możliwości mojego mózgu. W niewyjaśniony sposób powróciłem także do zdrowia. Zapewniam, że to nie był sen, fantazja czy przywidzenia, ponieważ część mojego mózgu, odpowiedzialna za konstruowanie takich rzeczy, była nieaktywna. W mojej książce wyjaśniam, że tego typu fantazje nie były możliwe z powodu natury choroby, na jaką zapadłem. Naukowcy twierdzą, że nie wie pan nic o ludzkim mózgu. Jakie naukowe wyjaśnienie tego, co pana spotkało, mógłby pan zaprezentować na poparcie swojej relacji? Ignorancja okazywana przez takich ekspertów powinna podważać ich wiarygodność, ale niestety dla opinii publicznej naukowiec to naukowiec i koniec. Wszystko polega na dużo głębszym zrozumieniu natury świadomości i istoty naszej egzystencji. Nauka musi wyjść poza czysty materializm, który milczy na temat świadomości. Sam mogę zresztą polecić wiele przydatnych publikacji na ten temat. Tysiące osób na całym świecie twierdzą, że przeżyli doświadczenie śmierci. Dlaczego naukowcom tak ciężko uwierzyć w takie historie? Sam jestem naukowcem i zdaję sobie sprawę, że nasza materialistyczna wiedza jest zbyt prymitywna i uproszczona. Ale ten naukowy materializm powoli się kończy. Rozumie to coraz większa liczba naukowców, ale media niekoniecznie chcą przedstawić ich opinię. Powinniśmy jednak mówić o powiązaniu naszej egzystencji z naszą duszą i o jedności naszych świadomości z Bogiem na innym poziomie. Czas już dojrzeć i poszerzyć granice naszej wiedzy, by móc ogarnąć tajemnice naszej świadomości, by w bardziej kompletny sposób zrozumieć nasze życie. Może pańskie uzdrowienie było medycznym cudem, a nie wynikiem boskiej interwencji? Tak, to z pewnością... Tak. To z pewnością był medyczny cud. Dużą rolę w moim ozdrowieniu odegrała także nauka. Gdyby nie antybiotyki, nie przeżyłbym. Ale nawet lekarze, którzy się mną zajmowali, powiedzą, że mój powrót do zdrowia po 7 dniach śpiączki jest poza jakimkolwiek wyjaśnieniem w sensie medycznym. Biorąc pod uwagę wszystko, co już wiemy, nie powinienem był w ogóle mieć jakichkolwiek doświadczeń, a tymczasem moje nieziemskie doświadczenie pozwoliło zajrzeć mi do Królestwa Duszy. Czy pańskim zdaniem będziemy kiedykolwiek w stanie pogodzić naszą wiedzę naukową z wiarą na temat Boga i życia po śmierci? Liczba naukowców i filozofów rozumiejących ten głębszy poziom cały czas rośnie. Świadomość jest o wiele większą tajemnicą niż wcześniej nam się to wydawało. Nigdy nie poznamy wszystkich odpowiedzi, a dyskusja na temat teorii wszystkiego prowadzona na bazie medycyny i kosmologii jest śmiechu warta. To, że tacy naukowcy sądzą, że uda im się wyjaśnić podstawową naturę wszystkiego, co istnieje, bez uwzględnienia Boga, jest zwykłą pychą. Czy nauka będzie w stanie kiedykolwiek określić, że niebo istnieje naprawdę, bazując na tzw. doświadczeniach śmierci? Jestem prawie pewny, że ludzki mózg i ludzki umysł nie będą nigdy w stanie poznać w pełni mechanizmu świadomości. Tak zwane doświadczenia śmierci to klucz do zbliżenia nauki i strefy duchowej i lepszego zrozumienia natury naszej egzystencji w świecie naszej wiedzy. Leciałem, mijałem drzewa, pola, strumienie i wodospady. Gdzieniegdzie widziałem ludzi. Były też roześmiane, rozbawione dzieci. Zgromadzone w kręgi grupy ludzi śpiewały i tańczyły. Niekiedy dostrzegłem wśród nich psy. Biegały i skakały tak samo jak ludzie, promieniejąc radością. Ludzie nosili proste, lecz piękne stroje. Miałem wrażenie, że barwy tkanin emanowały takim samym żywym ciepłem jak drzewa, kwiaty, nieustannie rozkwitające wokół nich. Piękny, niewiarygodny świat ze snów.
Tylko, że to nie był sen. Chociaż nie wiedziałem, gdzie się znalazłem, ani czym byłem, żywiłem absolutne przekonanie co do jednego, że było to miejsce, do którego trafiłem tak niespodziewanie i że istniało w rzeczywistości. Nie wiem dokładnie, jak długo leciałem. Czas w tym miejscu płynął inaczej niż zwykły liniowy czas, według którego żyjemy na Ziemi. I tak samo beznadziejnie trudno go opisać, jak wszystkie pozostałe cechy tamtego świata. Obok mnie znajdowała się piękna dziewczyna. Natychmiast zwróciłem uwagę na jej wydatne kości policzkowe i ciemnoniebieskie oczy. Miała na sobie takie samo proste ubranie w rustykalnym stylu, jakie nosili widziani przeze mnie wcześniej ludzie. Jej zachwycającą twarz okalały pukle złotobrązowych włosów. Razem dosiadaliśmy czegoś płaskiego, pokrytego skomplikowanymi wzorami o nieopisanie żywych barwach. Okazało się, że to skrzydło motyla. Rzeczywiście wokół nas znajdowały się miliony motyli, ogromne fale trzepoczących motylich skrzydeł. Co jakiś czas opadające w dół ku zieleni, a potem powracające w górę ku nam. Nie widziałem pojedynczego, konkretnego motyla, lecz wszystkie razem jakby żywą rzekę barw unoszącą się w przestrzeni. Lecieliśmy spokojnie w luźnym szyku, mijaliśmy kwitnące kwiaty i pąki na drzewach, które otwierały się, gdy tylko podlecieliśmy bliżej. Jak już wspomniałem, dziewczyna miała na sobie prosty strój, lecz jego barwy, jasno-niebieska, indygo i pastelowy odcień pomarańczowo-brzoskwiniowej, promieniowały taką samą, nieprzepartą, niesamowitą żywością, jak wszystko, co nas otaczało. Gdybyście zobaczyli jej spojrzenie, uznalibyście je za najpiękniejszą nagrodę za wszystko, co dotychczas w życiu przeszliście. Patrzyła na mnie, ale nie było to romantyczne spojrzenie. Nie zdradzało też przyjaźni. W pewnym sensie przewyższało, wykraczało poza wszelkie rodzaje miłości znane nam na Ziemi. Kryło w sobie wszystko, wszystkie jej odmiany, a jednocześnie było od nich bardziej prawdziwe i czyste. Mówiła do mnie, nie używając słów. To, co chciała mi przekazać, przenikło mnie jak wiatr. Od razu zrozumiałem, że mówi prawdę. Wiedziałem o tym tak samo, jak wiedziałem, że świat wokół nas był czymś realnym, a nie przelotnym i pozbawionym głębi wytworem fantazji. Przesłanie. Przesłanie miało trzy części i gdybym je miał przetłumaczyć na język ziemski, powiedziałbym, że brzmiało mniej więcej tak. Otacza cię miłość i pełna czułości opieka. Na zawsze. Nie masz się czego lękać. Nie możesz zrobić nic złego. Przesłanie to przepełniło mnie ogromnym, wręcz szalonym poczuciem ulgi. Zupełnie jakbym właśnie otrzymał zestaw reguł gry, w którą grałem przez całe życie, lecz nigdy w pełni jej nie rozumiałem. Pokażemy ci tu wiele różnych rzeczy, powiedziała dziewczyna. Podobnie jak przedtem nie używała słów, lecz bezpośrednio przekazywała mi ich sens, ale na koniec wrócisz. Miałem tylko jedno pytanie. Dokąd mam wrócić? Pamiętajcie, kto pisze te słowa. Nie zaliczam się do nierozgarniętych sentymentalistów. Wiem, jak wygląda śmierć. Wiem, jak to jest, gdy żywa osoba, z którą w lepszych czasach rozmawiałem i żartowałem, po kilkugodzinnych próbach naprawy mechanizmu jej ciała, na stole operacyjnym zmienia się w pozbawione życia zwłoki. Wiem, jak wygląda cierpienie. Nieraz widziałem niewypowiedziany smutek na twarzach ludzi, którzy stracili ukochaną osobę. Kogoś, kto po prostu nie mógł odejść tak wcześnie. Znam biologię organizmu człowieka i mimo, że nie jestem fizykiem, nie jestem też zupełnym dyletantem w tej dziedzinie. Wiem, na czym polega różnica między fantazją i rzeczywistością. Dlatego z takim trudem staram się przedstawić ten mało wyraźny, dalece niewystarczający obraz najbardziej rzeczywistego doznania w moim życiu. Prawdę mówiąc, w kategorii realności może z nim konkurować tylko to, co stało się później. Pytania. Tymczasem znalazłem się wśród chmur. Dużych, puszystych, białoróżowych, ostro kontrastujących z ciemnogranatowym niebem. Wyżej niż chmury, nieskończenie wyżej, krążyły gromady przeźroczystych kul, połyskujące
Istoty kreśliły łuki na tle niebieskoskłonu, pozostawiając za sobą długie ślady przypominające wstęgi złóż. Ptaki? Anioły? Te słowa przychodziły mi do głowy, gdy zapisywałem swoje wspomnienia, ale żadne z nich nie oddaje sprawiedliwości istotom, które zdecydowanie różniły się od wszystkiego, co dotąd widziałem na tej planecie. Reprezentowały wyższy poziom rozwoju, były doskonalsze. Chociaż nadal władałem językiem w bardzo ograniczonym zakresie, przynajmniej w takim sensie, w jakim znamy go na Ziemi, zacząłem bezsłownie zadawać pytania wiatrowi i boskiemu bytowi, którego sprawczą obecność wyczułem za nim lub w nim. Gdzie jestem? Kim jestem? Dlaczego tu jestem? Za każdym razem, gdy milcząco stawiałem jedno z tych pytań, odpowiedź pojawiała się natychmiast w postaci eksplozji światła, ferii barw, miłości i piękna, która przenikała mnie jak ogromna fala. Muszę tu zaznaczyć, że energia eksplozji, o której mówię, wcale nie zagłuszała moich pytań. Otrzymywałem odpowiedź bez użycia języka, bezpośrednio odbierałem myśli, lecz nie przypominały one wyobrażeń, jakimi posługujemy się w naszym świecie. Nie były niewyraźne, niematerialne, ani abstrakcyjne. Były namacalne i konkretne, gorętsze niż ogień i bardziej wilgotne niż woda. A w chwili, gdy do mnie docierały, natychmiast i bez wysiłku pojmowałem idee, których zrozumienie na Ziemi zabrałoby mi całe lata. Nadal podążałem naprzód. Zorientowałem się, że wnikam w gigantyczną próżnię mroczną, o nieskończonym zasięgu, lecz jednocześnie niosącą ukojenie. W ciemności dostrzegłem światło, którego źródłem była zapewne lśniąca kula, której obecność wyczuwałem obok. Obecność żyjącej kuli była prawie tak samo namacalna jak pieśni anielskich istot. Znalazłem się w sytuacji do pewnego stopnia przypominającej położenie płodu w łonie matki. Otoczony przez wody płodowe, embrion za pośrednictwem pępowiny łączy się z milczącym wspólnikiem, łożyskiem, które żywi go i pośredniczy w relacjach na zawsze z obecną, choć niewidoczną matką. W tym wypadku matką był Bóg, Stwórca, źródło odpowiedzialne za stworzenie wszechświata i wszystkiego, co w nim istnieje. Znalazłem się bardzo blisko tego bytu. Miałem wręcz wrażenie, że nie dzieli nas żadna odległość. Jednocześnie czułem jednak ogrom nieskończoności Stwórcy. Widziałem, jak maleńką drobiną jestem w porównaniu z Nim. Niekiedy będę używać słowa Om jako zaimka odnoszącego się do Boga, ponieważ użyłem go po raz pierwszy w notatkach, które zacząłem sporządzać po wybudzeniu ze śpiączki. Zapamiętałem jego związek wszechwiedzącym, wszechmogącym i bezwarunkowo kochającym Bogiem. Lecz jak wcześniej wspomniałem, nie dysponuję słowami, które mogłyby go opisać bardziej precyzyjnie. Jak się zorientowałem, bezkres oddzielający mnie od Oma był przyczyną, dla której towarzyszyła mi kula. Nie potrafiłem tego do końca zrozumieć, lecz jednocześnie byłem pewien, że jest ona kimś w rodzaju tłumacza, pośrednika między mną a niezwykłą istotą, która mnie otaczała. Miałem wrażenie, że rodzę się w większym świecie. Wszechświat odgrywał rolę olbrzymiego kosmicznego łona, a kula, w jakiś sposób powiązana z dziewczyną na skrzydle motyla, później okazało się, iż rzeczywiście to była ona, pełniła funkcję mojego przewodnika. Później, po powrocie na Ziemię, znalazłem cytat z XVII-wiecznego chrześcijańskiego poety Henry'ego Vaughana, który bardzo precyzyjnie opisał to miejsce. W ogromnym atramentowym jądrze przebywała istota boska. Niektórzy mówią, że jest w Bogu głęboka ciemność, która lśni. Doskonale to ujął. Atramentowa ciemność, przepełniona światłem. Zadawałem pytania i otrzymywałem odpowiedzi, chociaż cały proces odbywał się bez słów. Głos bytu był ciepły i wiem, jak dziwnie to zabrzmi, osobowy. Rozumiał ludzi i miał typowo ludzkie przymioty, choć w nieskończenie większym stopniu. Wiedział o mnie wszystko.
emanował cechami, które zawsze kojarzyły mi się wyłącznie z istotami ludzkimi. Serdecznością, współczuciem, smutkiem, a nawet ironią i humorem. Za pośrednictwem kuli Om powiedział mi, że nie istnieje jeden, lecz wiele wszechświatów, o wiele więcej niż mógłbym sobie wyobrazić, a osią ich wszystkich jest miłość. We wszystkich istnieje także zło, lecz wyłącznie w śladowych ilościach. Jest konieczne, ponieważ bez niego nie istniałaby wolna wola, a bez wolnej woli nie ma rozwoju, nie ma postępu, a więc nie moglibyśmy zostać tym, czym pragnie widzieć nas Bóg. Chociaż w świecie takim jak nasz, wszechmoc zła czasami przeraża. W obrazie całości dominuje miłość i to właśnie ona ostatecznie zatriumfuje. W niezliczonych wszechświatach oglądałem niezmierne bogactwo form życia. Inteligencja niektórych spośród nich przewyższała naszą. Widziałem niezliczone wyższe wymiary, lecz jedynym sposobem ich poznania było wniknięcie do ich wnętrza i doświadczenie ich bezpośrednio. Nie można ich poznać ani zrozumieć z poziomu przestrzeni o niższych wymiarach. W krainach wyższego rzędu istnieją związki przyczynowo-skutkowe, ale działają inaczej niż na Ziemi. Natomiast czas i przestrzeń, w których się poruszamy w naszym świecie, bardzo ściśle i misternie zazębiają się ze swoimi odpowiednikami w wyższych światach. Innymi słowy, światy te nie są zupełnie odcięte od naszego, ponieważ wszystkie stanowią część tej samej nadrzędnej boskiej rzeczywistości. Z wyższych wymiarów można dotrzeć do każdego czasu oraz miejsca w naszym świecie.